Siema, z tej strony Nygus, prosto po robocie na placach. Skończyłem dzisiaj wcześniej Audi A8. Litry diesel Quattro 2009, 192 przejechane z nowym tipem, cena 12 200, na skórach ładna, czarna, z 9 roku. Skoda 10 150 TSI DSG, rok 11, benzyna, automat, 109 przejechane, 160 koni, 12-20 przegląd, 10-150 za Skodę Super B. Fiat Bra, Fiat Punto 3950, rocznik 8, benzyna, manual 1.4, 70 tysięcy przejechane, 77 koni, przepraszam, 11-19. Spieszę się trochę, bo auto mam zaparkowane na zakazie. Mam nadzieję, że za chwilę nie będzie jakaś ciężarówka wyjeżdżała, bo będę musiał przerwać nagranie. Picanto do miasta, Kia 2500, rocznik 2006, manual, benzyna, 1100 pojemność, 93 przejechane, 65 koni, 3-20 TIF, 2500 zapikacza. Bardzo dobry, niezawodny samochód, nie psujący się. Miniacz. Mini, rocznik 16, diesel, manual, 1.5. 93 500 przejechane, 95 koni, 6-21 TIF, 9450 z 16 roku, z niewielkim przebiegiem. Miniacz. Betka 91, 7450, 2007 diesel, 89 600 przejechane, manual, 2 litry, 143 konie, 1-21 przegląd, przebieg 90 tysięcy, 2007 rok. No tak na szybkiego, pamiętaj o lajku, o subie, jeżeli ci się nagranie spodobało. Z4 Beja 23 950, rocznik 10, benzyna, automat, 3 litry, 64 tysiące przejechane, 258 koni, 11-20 TIF. Tak to wygląda. X5 8 650, 3-litrowy diesel, automat, 2005, 3 litry w dieslu, 153 tysiące przejechane, 218 PS-ów, czyli 218 koni, 7-21 przegląd, 2005 rok, 8650 z przebiegiem niewielkim za X5. Tak to wygląda z tyłu, auta nieuszkodzone, betka w ładnym stanie, mini też w ładnym stanie. X1 8750, diesel 2010 w manualu, 2 litry, 182 przejechane, 143 konie, 10-20 przegląd, 2010, 8750 w dieselku z przebiegiem 180. Generalnie ładnie te auta tutaj u niego wyglądają. Czyste, niepoobijane. Trójeczka, betka 90. 8950, rocznik 11, manual, diesel, 2 litry, 134 przejechane, 184 PS-y, 9-20 przegląd, z 11 roku, 8950, 134 przejechane w dieslu.
miniacz. .4459 rok, benzyna manual 1.6, 132 tysiące przejechane, 120 koni, drugi, 20 przegląd z 9 roku, miniacz w manualu z przebiegiem 130. .4450 cały czas tam zerkam do tyłu za siebie, czy jakaś ciężarówka nie wjeżdża. To jest Clubman, słuchajcie, 5-drzwiowy. Widzicie? Tu ma dodatkowe drzwi. Taka mała ala furgonetka, wzorowany coś. Tak wyglądają z tyłu te auta, betki. Peugeot 308, 6350, 12 rok, diesel manual 1.6, 111 przejechane, 111 koni, 9-20 TIF, czyli przegląd do 9-20 do września. .6350, 11 rok, tu miniacz bez ceny stoi. Fiat, no nie wiem, może kogoś zainteresuje w kombi. 2950 Multiwagon 1.4, 2007 rok, w manualu, w benzynie. Przebieg 98, 2950 za stylacza. Polszawka Cayenne 23450, 7 rok, benzyna, automat 3.6, pojemność 34 tysiące przejechane, 34, powtarzam, przejechane, 290 koni, 9-20 przegląd. Warszawa. Kolejna. Ta jest za 9450. 2004 automat, 4,5 pojemność, 61 przejechany, 340 koni, 11-20 TIF. Renówka Scenic Grand 11 rok, benzyna, automat 2 litry, 130 przejechane, 140 koni z TIF-em 6-21, 7950. Skoda .3450 Octavia 2006, 105 koni, 1.9 pojemność, 196 tysięcy przejechane, 3450 diesel z roku 2006, 1.9 diesel, 105 koni, 200 prawie przejechane, 3450 z TIF-em do kwietnia. Jeszcze jeden miniacz, uszkodzone sprzęgło, 11 rok, diesel manual 1.6, 134 przejechane, 111 PS-ów, drugi, 20 przegląd, 7850 z uszkodzonym sprzęgłem z 11 roku. No, tak to wygląda, słuchajcie. I jeszcze wam chcę pokazać z przodu, też ma tutaj kilka BM-ek. Zobaczmy sobie i będę uciekał, zanim mi ktoś mandat wlepi. Tak się to prezentuje wszystko, słuchajcie, stąd. Generalnie muszę powiedzieć, że auta ma facet zadbane wizualnie. Nie są strupy, nie wyglądają przynajmniej. Ale pamiętajcie, że nie wszystko złoto, co się świeci. Ja już nie jedno auto tutaj oglądałem. Bardzo ładne wizualnie. Nie mówię, że u niego, generalnie w Niemczech nie jedno auto zadbane widziałem, a potem po jeździe płynnej okazywało się, że lipa. 9450, rok 14, diesel, manual 1.6, 161 tysięcy przejechane, 111 koni. 12-19 TIF, czyli się skończył miniacz.
Bema. '14 450, rok 15, diesel, manual, 2 litry, 158 przejechane, 184 konie, 3/20 TIF. W ciuchach roboczych prosto wparowałem, otwarte, poszedłem, zapytałem, czy mogę pokazać, to jest GT, trójeczka. Tak wygląda miniacz, tu jest jedynka, X1. Zobaczmy sobie cenę. '10 850, 10 rok, diesel, manual, 2 litry, 98 tysięcy przejechane, 143 konie, 10/19 przegląd, czyli już się skończył. 10 850, przebieg niewielki w dieselku, tu jest w benzynie X1. '9 950, 10 rok, benzyna, manual, 2 litry, 121 przejechane, 150 koni w benzynce, 11/21 TIF. 9 950, na jasnym środku, środek jasny, wygląda ładnie wizualnie. W środku też auto zadbane, z tego co zerknąłem. Miniacz też Clubman. Z tej strony nie ma drzwi, z tamtej ma dwie pary. Clubman 5500, 2008 rok, diesel, manual, 1600 pojemność, 190 przejechane, 109 koni, 12/21 przegląd. 5500, 8 rok. Od diesle tu są te peugeotowskie, także HDI. BMK 5. E60. 5450, 5 rok, benzyna, manual, 2.2 benzyniak, 193 przejechane, 170 koni, 2/21 TIF. 5450. No, wizualnie ładna, tu ma leciutką przycierkę na zderzaku tylko. 7950, srebrna. Tu lekko błotnik widzę przygięty. '7 950, 2007, diesel, automat, 2 litry, 144 przejechane, 163 konie, 1/20 przegląd, przebieg niecałe 150, 2007 rok. 7 950 w automacie, piątka. I tu stoi F11 w kombi. Z uszkodzonym silnikiem, słuchajcie. 2 litry diesel, 10 rok, manual, 395 tysięcy przejechane, 184 konie, 4/21 przegląd. 8 950, motor żaden. No, silnik dokonał swojego żywota przy 400 tysiącach kilometrów. Ciekawe, za ile by ją oddał. No, tak wygląda to wszystko od tyłu, żebyście mieli porównanie. Auta generalnie ładne, zadbane. Tutaj ten Clubman za 5500. Tu ma dodatkowe drzwi otwierane, takie rozchylane. No, taki fajny dosyć kombiak, niby kombi, niby. No. Tak to wygląda. Wszystko co mogłem, wam pokazałem. Trzeba się zawijać do domu.
po drodze zrobić jakieś zakupy. Pamiętaj o lajku, pamiętaj o subie. Zobacz inne nagrania. Może coś znajdziesz dla siebie, coś ci się spodoba. W razie czego pytajcie, komentujcie. I życzę miłego dzionka jeszcze E34, E30 i dosyć ładny kompakcik. Pozdrowego.